Witajcie. Nic nie trwa wiecznie. To zdanie dotyczy absolutnie wszystkiego na świecie, w tym różnych maszyn. Niektóre z nich jako przestarzałe są złomowane, a niektóre po prostu porzucane w nietypowych miejscach, gdzie pozostają na zawsze pokryte rdzą i opadłymi liśćmi. Lubicie science fiction? W takim razie zapewne słyszeliście o podgatunku steampunk, który pokazuje naszą planetę bez elektryczności i silników spalinowych, a jako główne źródło energii wykorzystywane są silniki parowe. To parowe urządzenie z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom kierunku steampunk. Trudno powiedzieć, dlaczego tak dużej ilości metalu do tej pory nie przetopiono. Wiadomo jednak, w jakim celu stosowano tę maszynę. Odegrała ona kluczową rolę w ułożeniu 145-kilometrowego akweduktu Davidson Ditch na Alasce w latach 20. XX wieku. Rurociąg był potrzebny do dostarczania wody dla pogłębiarek, które wydobywały złoto. Najprawdopodobniej to samo urządzenie wykorzystano także do budowy kanału panamskiego kilka lat wcześniej. Gdy projekt akweduktu ukończono, nie znaleziono już nowego zastosowania dla maszyny parowej i stała ona bezczynnie przez blisko 100 lat. Na jej korpusie wciąż można odczytać miejsce produkcji – Evansville, Indiana. Jedną z największych samobieżnych maszyn stworzonych przez człowieka są górnicze koparki obrotowe. Pierwsza koparka tego typu powstała w Niemczech w 1916 roku. Wtedy też rozpoczął się rozwój tej branży, a po zakończeniu II wojny światowej firmy niemieckie stały się światowymi liderami w produkcji tych ogromnych koparek, dając światu wiele takich maszyn. Mijały lata, powstawały nowe egzemplarze, a stare odchodziły na emeryturę. Część starej technologii przetopiono, część przeniesiono do muzeów, a część porzucono w pobliżu miejsc, w których kiedyś działały. Jedna z takich porzuconych koparek to Bagger 258. Koparka powstała przed 1964 rokiem i dziś wygląda jak dziecko w porównaniu ze swoimi starszymi towarzyszami. Ma tylko 171 metrów długości i 50 wysokości, podczas gdy największy wirnik ma wymiary 225 na 96 metrów. Jest to jednak ogromny sprzęt, gdy tylko znajdziecie się obok, od razu to zrozumiecie. Program Buran miał być odpowiedzią Związku Radzieckiego na amerykański program wahadłowców kosmicznych. Buran powinien zapewnić ZSRR przewagę w kosmosie, ale tak się nigdy nie stało. Jedynym Buranem, który poleciał w kosmos, był pojazd testowy, a stało się to w 1988 roku. Chociaż zbudowano wiele wahadłowców, żaden z nich nigdy nie wzbił się w powietrze. Dwa urządzenia do dziś leżą i rdzewieją w opuszczonym hangarze niedaleko Kazachstanu na kosmodromie Bajkonur. Na jakim były etapie gotowości do startu, tego nie wiadomo, ale wygląda na to, że mają wszystko na swoim miejscu. Wewnątrz burany są wypełnione technologią z lat 80. Wahadłowce wyglądają całkiem dobrze, tylko pokrywa je gruba warstwa kurzu i ptasich odchodów. W kosmos już raczej nie polecą. Oto pełnowymiarowy model zbiornika paliwa promu kosmicznego. Powstał z inicjatywy NASA, ale nie zakładano jego użycia w prawdziwym lozie. Zamiast tego stał się przedmiotem analizy projektowej. Badania trwały 3 lata, od 1977 do 1980 roku w Centrum Lotów Kosmicznych w Alabamie. Od przejścia na emeryturę do 2013 roku zbiornik był wystawiany w Kennedy Space Center. Następnie sprzedano go na aukcji do prywatnej kolekcji. Zwycięski licytant mieszkał w Keystone Heights na Florydzie. Zbiornik dostarczono drogą wodną do Green Cove. Transportowcy próbowali przesunąć go dalej w dół drogi, ale im się to nie udało. Musieliby zablokować autostradę i rozłączyć linie energetyczne, dlatego pozostawiono zbiornik tam, gdzie leży do dzisiaj. Okręty podwodne powinny znajdować się pod wodą. Nic więc dziwnego, że ten wyjątkowy japoński okręt podwodny zamienił się w stos rdzy. Długo leżał bezczynnie, daleko od ojczyzny, na wyspie niedaleko Alaski. Podczas II wojny światowej wyspa przez pewien czas znajdowała się pod panowaniem Japonii. Wydaje się więc jasnym, w jaki sposób łódź w ogóle tam trafiła. 24-metrowy statek, według opisu naocznych świadków, przypominał kiedyś kształtem orkę. W 1942 roku na wyspie było 6 takich łodzi. Pomimo rozmiarów, okręt zaprojektowano tylko dla 2 żołnierzy. Pod koniec 1943 roku Japonia opuściła wyspę, a żołnierze po prostu nie mieli czasu, aby zabrać łodzie do domu.
Ten wrak łodzi podwodnej zasłynął jako żółta łódź podwodna z Coney Island Creek. Łódź stanowiła wcześniej część projektu wydobycia Andrea Doria, statku wycieczkowego, który zatonął u wybrzeży Nantucket w 1956 roku. Nieuważny operator dźwigu zaprzepaścił ten pomysł w 1971. Łódź należało ostrożnie opuszczać na wodę, aby stopniowo napełniać balast. Zamiast tego operator zrobił to gwałtownie i okręt zatonął. Łódź wydobyto z dna, ale była tak poważnie uszkodzona, że nie dało się jej już odbudować. Teraz gnieżdżą się tam ptaki i żyją kraby. Zapomniany pociąg powietrzny to pomnik nieudanej wizji General Motors dotyczącej przyszłości transportu w latach 50. W 40. i 50. latach firma dostarczała części dla producentów pociągów i z czasem zdecydowała się na budowę własnego pociągu. Miał być tani i szybki. O ile dało się osiągnąć prędkość, nikt nie myślał o komforcie. Pociąg powietrzny wykonano z aluminium i dlatego był lżejszy niż którykolwiek z jego rywali. Lekka waga pozwalała osiągać duże prędkości, powyżej 160 km na godzinę. W tamtych czasach to imponujący wynik. Niestety prędkość miała swoją cenę. Pasażerami dosłownie rzucało na boki na zakrętach, a podjazdy były dla tych pociągów bardzo trudne. W 1957 roku stało się oczywistym, że pomysł się nie sprawdzi, a z czasem wszystkie egzemplarze pociągów trafiły jako eksponaty do muzeów. Oto tajemnicze cmentarzysko lokomotyw na andyjskich równinach w południowo-zachodniej Boliwii. W tym miejscu znajduje się ponad 100 porzuconych wagonów i lokomotyw z XIX wieku. Przed stuleciem planowano budowę dużej sieci kolejowej w Uyuni, ale z powodu trudności technicznych i napięć z sąsiednimi krajami plany zawieszono, zaś pociągi i sprzęt porzucono. Słone wiatry wiejące nad pobliskim Salar de Uyuni, największym na świecie solniskiem, zniszczyły nawet gruby metal. Elvis Presley kochał luksus i żył jak król, a do tego oczywiście miał prywatne odrzutowce. Posiadał 3 samoloty, których używał zarówno do lotów służbowych, jak i dla zabawy. Piosenkarz sprzedał pierwsze 2, ale potem odkupił je i postawił na terenie hotelu, gdzie stoją do dziś. Król rock'n'rolla kupił natomiast 3 samolot Lockheed Jetstar z 1962 roku jako prezent świąteczny dla siebie w 1976, zaledwie 8 miesięcy przed śmiercią. Presley zapłacił za samolot $840 000, co odpowiada dziś około $4 400 000. Po śmierci Elvisa samolot sprzedano. Skończył w Międzynarodowym Centrum Lotniczym na pustyni w Nowym Meksyku. Tam samolot był przechowywany do niedawna. Gdy potem postanowiono wystawić go na aukcję, sądząc po zewnętrznym stanie samolotu, był bardzo zniszczony. Nikt o niego nie dbał od wielu lat. Silniki i wiele elementów kokpitu nosiły ślady uszkodzeń, a farba wyraźnie wyblakła. Kabinę wyposażono w obrotowe fotele z czerwonego aksamitu, przeznaczone dla 6 pasażerów. Pokład to złoto i zamsz, na podłodze czerwony dywan. System rozrywki pokładowej obejmował telewizor, magnetowid RCA i odtwarzacz kaset audio, a także porty słuchawkowe z elementami sterującymi dźwiękiem przy każdym siedzeniu. Najwyraźniej samolot był wyposażony według gustu Elvisa, ale nie wiadomo, ile razy w ogóle był używany przez ten krótki czas, kiedy piosenkarz był jego właścicielem. Samolot sprzedano anonimowemu nabywcy na aukcji na początku 2023 roku w 88. urodziny piosenkarza za $260 000. Zwykle samochody prestiżowych marek przechowuje się w garażu. Brytyjczycy byli całkowicie zszokowani, gdy zobaczyli nagranie przedstawiające cmentarzysko Range Roverów z setkami luksusowych samochodów z napędem na 4 koła, pozostawionych samym sobie w wali na zboczu wzgórza porośniętego bujną zieloną trawą. Samochody były w różnym stanie technicznym, niektóre wyglądały, jakby można było nimi jeździć od razu, podczas gdy inne okazały się już w różnym stopniu rozebrane na części. Zaglądając do wnętrza Range Roverów, widać skóry i drewniane wykończenia. Innym brakuje zderzaków, reflektorów, a nawet silników, podczas gdy jeden pojazd całkowicie rozebrano na części. To głównie modele pierwszej i drugiej generacji, które miały złą reputację jako zawodne i często były zbyt drogie w naprawie. Najprawdopodobniej dlatego wszystkie te auta okazały się porzucone i bezużyteczne. Likwidacja awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu była trudnym sprawdzianem. Atom, który nagle stał się niespokojny, nie oszczędzał nikogo, ani ludzi, ani sprzętu. Helikoptery, pojazdy inżynieryjne i inny sprzęt specjalny, który dostał się do Czarnobyla, otrzymał dawkę promieniowania, która uniemożliwiła ich dalsze użycie.
postanowiono porzucić te maszyny i zapomnieć o nich na dziesięciolecia. Cmentarzysko techniczne miało po prostu ogromne rozmiary. Rzędy zniszczonych samochodów, transporterów opancerzonych, ciężarówek, karetki pogotowia, wozy strażackie, autobusy, koparki, buldożery, a nawet helikoptery transportowe, które mogłyby jednorazowo unieść w powietrze 50 ton ładunku. Sprzęt na atomowym cmentarzysku bardzo się zniszczył. Z niektórych urządzeń zostały tylko szkielety. Najbardziej napromieniowane sprzęty zasypano ziemią w dołach. To miejsce już nie istnieje. Cały sprzęt skażony śmiercionośnym promieniowaniem zniknął. W 2012 roku uruchomiono procedurę recyklingu, pozostawiając tylko okazjonalnie znalezione fragmenty, kawałki metalu i ominięto miejsca wciąż emitujące wysokie promieniowanie. Duke of Lancaster to wspaniały parowiec, który zasługiwał na znacznie lepszy los niż to, czego doświadczył. Zbudowano go i zbudowano w 1955 roku, a jego głównym zadaniem był transport ludzi z Heysham w Anglii do Belfastu w Irlandii Północnej. Z czasem zaczął przewozić pasażerów do Hiszpanii, Danii, Norwegii czy Holandii. Na pokładzie miał wystarczająco dużo miejsca dla 1200 pasażerów klasy ekonomicznej i kolejnych 600 pasażerów klasy pierwszej. Wszystko skończyło się w 1974 roku, kiedy zamknięto trasę Heysham-Belfast. Statek uznano za niepotrzebny i przestarzały, bo nie miał najnowszych, jak na tamte czasy, udogodnień. Dla przykładu, nie mógł przewozić samochodów. Przez pewien czas statek nadal pływał na krótkich trasach, ale ostatecznie porzucono go w dokach w północnej Walii w 1979 roku. Przekształcono go w statek imprezowy i nazwano Jolly Boat. Na pokładzie znajdowały się różne lokale rozrywkowe i bary. Sklep zamknięto w połowie lat 80. Niedawno zespół międzynarodowych artystów graffiti, The Duck Collective, wykorzystał go jako płótno do zaprezentowania najnowszych trendów w sztuce ulicznej. Dawno, dawno temu liniowiec Galactica był wspaniałą konstrukcją, ale dziś to już przeszłość. Informacje na temat tego gigantycznego pływającego hotelu trudno znaleźć, bo nikt nie wie, w jaki sposób statek porzucono na plaży Koh Chang w Tajlandii. Miejscowi nie chcą o tym rozmawiać, jako że ze statkiem wiążą się przesądy. Podobno ten, kto wszedł na pokład, by się rozejrzeć, już nie wracał. Sądząc po wnętrzu, statek opuszczono w pośpiechu. W wielu pomieszczeniach nadal są rzeczy gości, a w niektórych pokojach łóżka i pościel. Niektóre części statku są w lepszym stanie niż inne, ale teraz to ważne już tylko dla kotów i psów, które uczyniły sobie ze statku schronienie. Statek ma ogromne rozmiary i kosztował właścicieli setki milionów dolarów, a teraz przynosi tylko 20 dolarów za wizytę od osoby, które pobiera pilnujący go strażnik. Oczywiście taki widok budzi smutek i dobrze byłoby temu zaradzić. Wyobraźcie sobie zaskoczenie mieszkańców Le Sable d'Olonne we Francji, kiedy odkryli ogromny 88-metrowy statek na piasku pośrodku plaży. Nie był on opuszczony, ale z winy pechowego kapitana po prostu trafił na brzeg. Statek towarowy Artemis z Lizbony zbliżał się do portu Le Sable, aby załadować 3,5 tysiąca ton pszenicy, którą miał przewieźć do Rouen. Plany kapitana pokrzyżował wiatr wiejący z prędkością 90 km na godzinę. Statek pędził i podpłynął do głównej plaży, gdzie o 7.20 osiadł na mieliźnie, nie wyrządzając sobie żadnych szkód, za to zapewniając jednocześnie dni rozrywki ciekawskim mieszkańcom i turystom z całej Francji. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zainteresowało, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce!